myślę, że to jest coś niezwykle unikalnego, że my tego nie robimy urzędowo, odgórnie. My nie jesteśmy tymi, którzy wiedzą lepiej, tylko jesteśmy w stałym kontakcie z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych. To oni są współtwórcami tego tygodnia. Oni tworzą te treści, mówią, na co należy zwrócić uwagę, co jest dla nich ważne, co jest ich także bolączką, albo także, co częściej się zdarza, sukcesem. Wierzę, że to wydarzenie przyczyni się do tego, że niepełnosprawni mieszkańcy Krakowa, prezentując swoje dorobki, swoje umiejętności, zapoznają pełnosprawnych mieszkańców Krakowa z tą problematyką, bo jeżeli jesteśmy obok siebie, to powinniśmy o sobie wiedzieć jak najwięcej. Zaczynamy 31 maja na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie odbywa się uroczysta inauguracja tego naszego tygodnia. Już jest to jubileuszowy, więc 20, więc jubileuszowy tydzień. Na Rynku Głównym w Krakowie będą odbywać się na pewno wydarzenia związane ze sportem. Będzie boisko do blind footballu, będzie również boisko do koszykówki na wózkach, strzelectwo laserowe dla osób niewidomych. Będzie również baza górska, gdzie Jerzy Płonka, nasz niewidomy alpinista, będzie pokazywał wszystkie rzeczy związane właśnie z alpinizmem. Na dokładny program zachęcam na odwiedzanie naszej strony internetowej www.kochamkraków.pl albo na Facebooku Kocham Kraków z Wzajemnością.